Taperzy pojawili się dość dawno temu, jeszcze grając za zapłatą w barach, w salonach czy salunach. W westernach między innymi można zobaczyć takich grajków. Na przełomie XIX i XX wieku pojawili się, by towarzyszyć niemym filmom, by tworzyć atmosferę, dźwięk wokół tego, co działo się na ekranie. To zwykle był jeden pianista grający na organach teatralnych, na fortepianie. Natomiast w momencie, kiedy te nieme filmy zagościły już we wszystkich jakby duszach już w XX wieku, pojawiło się to sformułowanie taper związane w zasadzie tylko i wyłącznie już z filmem i z kinem. Po wielu, wielu latach, teraz w XXI wieku w naszym kraju pojawiło się kilka takich formacji, które postanowiły robić to współcześnie, zabierając nas we wspomnianą podróż w czasie. Między innymi nasi dzisiejsi goście, The Wishing Machine. Już za chwilę. Ja pozwolę sobie, wprowadzając Państwa w nastrój tego spotkania, przeczytać kilka słów o tym filmie. Mam nadzieję, że stworzę nastrój, a oni to pociągną. Daisy jest atrakcyjną blondynką i pracuje jako modelka. Słysząc o siódmej już ofierze mściciela, który regularnie co wtorek zabija jasnowłose dziewczęta, postanawia przenieść się do domu rodziców. Tutaj częstym ich gościem jest Joe, inspektor policji, który czyni zaloty wobec Daisy. W tym samym czasie rodzice wynajmują pokój tajemniczemu lokatorowi. Choć jego zachowanie jest dość dziwne, Daisy udaje się z nim zaprzyjaźnić ku zniecierpliwieniu Joe'ego. Pewnego wtorku, pod nieobecność lokatora, Joe przeszukuje jego pokój, znajdując dowody jego prawdziwej tożsamości. Kim okaże się tajemniczy lokator? Przed nami film Alfreda Hitchcocka z 1926 roku w autorskim opracowaniu muzycznym łódzkiej formacji The Wishing Machine. Thank you.
Dziękuję.